witam was serdecznie. Pierwszy wyjazd z warsztatu. Chrobry. Chrobry coś tutaj ruszył. Dzisiaj was 13 stopni. Ma niby w nocy padać. Oby chociaż te 5 litrów spadło, bo przecież ja cię skręcę. Jadę zobaczyć tam nowego kwazara pod lasu. To jest pierwszy wyjazd. Jeszcze nie mam zamontowanej maski ani osłon. Mówię, zobaczę co tu się trzęsie, co tu się wychlapuje, co gdzie leci. To taki pierwszy rozruch sobie. Tak wygląda. Dobry. O dziadku! Poparzyło go od tego RSM-u. No ale dobra, ale jest tak piekielnie sucho u nas, że ja cię skręcę. Po prostu beton chyba. To jest beton. Także Krisu zasuwa do kwazara. Witam was w krótkiej relacji. Jesteśmy na tym rzepaku, co mówiłem, że koło lasu. Ja to wam będę wiele mówił. Zobaczcie, jak ten RSM go tutaj załatwił, te liście. To po RSM najprawdopodobniej, albo już odrzuca. Nie wiem, wbity w ziemię, fioletowy, koperkowy. Jaki chcecie. Wszystkie kolory świata ma. Tak wygląda. Buldożer se furczy. Daję mu 1300 obrotów na postoju. Nie zostawiam go bez gazu. No. Obsada jako taka. Część tu wypadło, tak wam mówiłem. On gdzieś był taki słaby, jakiś chory. I... no, siedzi w ziemi. Fioletowy. Jak nie wiem co. No, te serduszka zielone. No, miejmy nadzieję, że coś popada. Zobaczcie. To jest taka wilgoć i no, i no. Ta ziemia jest tylko złamana. Nic więcej. Tu nic nie ma. To jest po prostu obraz nędzy i rozpaczy, jeśli chodzi o wilgoć tutaj. Ale tak wam mówiłem, jeśli się sezon jeszcze uśmiechnie, pogoda, to te rzepaki właśnie z takiej suszy, one strasznie głęboko idą z korzeniem i one później jak już dostaną tego, także ten azot tutaj niewiele miał się gdzie przemieścić. Nie miał prawa się przemieścić. Dlatego on tak wygląda, jak wygląda. No. Wygląda to strasznie źle. Ale może jeszcze się los odmieni, ale to już nie tylko taki mój, no. Może mój to wygląda najgorzej. Tak buldożer wygląda, bez masek jeszcze. No i nic już przy tyskiwaczach chyba nie cieknie, także jeszcze mała karniawka, jadę zakładać osłony i jutro ma już kurs na Świdnicę. No, także tak wygląda. Widać, że jest przerzedzone. O, to co było takie gugu. Słabiutkie. O, to słabiutkie takie zostało. O, on się trzyma, o, ma włośniki białe, ale to jest taki, no, taki nypel chyba na zagłuszenie. I te nyple, które się przyjęły później, po prostu te nyple powypadały. No nic. Czasu się nie cofnie, mówię, to jeszcze ta wiosna nie była łaskawa i on by utrwał, taki nawet dziad, ale wiosna była trudna, zimna, sucha, no i tak wygląda, nie ma co się tu czarować. No ważne, że w ogóle nie wymarł, bo dopiero byłyby. No. Także tu serduszka są zielone, wyoszcz ładnie, no słaby jest, no co będę. Niestety, ale go nie wyrwiesz, mówię, on tak siedzi, że pozdrawiam.